Dzieląc wielomian w od x przez dwumian x minus 2014 otrzymamy iloraz q od x równy x do 2015 minus 2014 x do 2014 i resztę 2015 do 2014. Musimy rozwiązać następujące równanie trygonometryczne, w którym występuje parametr r i to w dwóch miejscach, który jest resztą z dzielenia wielomianu w od x przez dwumian x minus 2015. Żebyśmy zatem mogli w ogóle zabrać się za rozwiązywanie tego równania trygonometrycznego, to musimy na początku ustalić, ile jest równy nasz parametr r, czyli ta reszta z dzielenia wielomianu w od x przez ten dwumian. Możemy to zrobić po prostu obliczając wartość wielomianu w dla liczby 2015, czyli dla miejsca zerowego tego dwumianu. Dlaczego akurat tak? Ano dlatego, że z tej informacji, że r jest resztą z dzielenia tego wielomianu przez taki dwumian, możemy wywnioskować, że wielomian w od x da się zapisać w następującej postaci. W od x to się równa ten dwumian, przez który dzielimy, czyli x minus 2015, raz jakiś nieznany wielomian q od x. Nie mogę się co prawda posłużyć tutaj literką q, ponieważ jest ona zarezerwowana już dla tego wielomianu, zatem napiszę tutaj razy jakieś, powiedzmy, q1 od x plus jeszcze właśnie nasza szukana reszta r. No i właśnie, gdybyśmy umieli obliczyć wartość wielomianu w dla 215, no to to byłaby po prostu nasza różnica, dlatego że jeżeli skorzystamy z tego wzoru i obliczymy w od 2015, to wówczas w tym nawiasie nam się pojawi 0. 0 razy cokolwiek daje 0, ten iloczyn nam znika i zostaje samo r. W związku z tym teraz skoncentrujemy naszą uwagę na obliczeniu wartości wielomianu w dla liczby dla argumentu x równego 2015. Jak my to zrobimy? Na początku wyznaczymy sobie wzór naszego wielomianu w od x z informacji podanych w pierwszej linijce, w pierwszym zdaniu z treści naszego zadania. Mamy tutaj dokładnie opisane, jak wygląda nasz wielomian w od x. Możemy sobie zapisać właśnie, korzystając z tych informacji, że nasz wielomian w od x wyraża się wzorem. Dzielimy ten wielomian przez dwumian x minus 2014, czyli piszemy na początku wielomian, przez który dzielimy, właśnie x minus 2014, razy teraz wynik tego dzielenia, czyli nasz iloraz q, który wyraża się wzorem x do 2015 minus 2014 x do 2014 i plus jeszcze reszta z tego dzielenia, czyli 2015 do 2014. No i teraz, korzystając z tego wzoru, po prostu policzymy, ile to jest w od 2015, podstawiając pod każdego x 2015. No to liczymy. W od 2015 to się równa, podstawiamy pod pierwszego x, 2015 minus 2014, to ja może od razu napiszę, że to jest 1, razy dalej mamy w tym drugim nawiasie 2015 do 2015 minus 2014 razy x, czyli 2015 do 2014 i plus jeszcze ta nasza reszta 2015 do 2014, to się równa dalej. Tą jedynkę możemy pominąć, jeden razy nawias, to jest po prostu ten nawias i w tym nawiasie mamy tak, 2015 do 2015 minus następnie taki iloczyn i jeszcze plus 2015 do 2014. Czyli tak naprawdę mamy sumę takich trzech składników, takich trzech liczb, w której z każdej z nich występuje 2015 do jakiejś potęgi. Najniższą potęgą jest potęga 2014, w związku z tym możemy sobie tutaj wyciągnąć przed nawias właśnie 2015 do 2014, no i wówczas zostanie nam z tej potęgi jedna 2015, czyli po prostu piszemy 2015 minus z tego iloczynu nam zostanie samo 2014,
A z tej potęgi zostanie po prostu jedynka plus 1, ponieważ całość wyciągnęliśmy przed nawias. To się równa, co otrzymujemy w nawiasie? Po odjęciu tutaj zostaje 1 plus 1 to jest 2, czyli ostatecznie otrzymujemy, że W od 2015 jest równe 2 razy ta potęga, czyli 2015 do 2014. Możemy sobie jeszcze zapisać, że to jest to samo, co nasza reszta z dzielenia, czyli nasze R. Zatem obliczyliśmy, że R to jest właśnie taka liczba 2 razy 2015 do 2014. No i pierwsza część zadania za nami. Obliczyliśmy, ile jest równy parametr R, a teraz pozostaje po prostu rozwiązać takie w sumie względnie proste równanie trygonometryczne, ponieważ w nim występuje x tylko w jednym miejscu. No to napiszmy sobie może nasze równanie i od razu podstawimy pod R wyliczoną liczbę, czyli mamy tak, tangens x jest równy. I na górze w liczniku mamy logarytm przy podstawie 2015 z R, czyli z tej liczby, możemy sobie to tak napisać w nawiasie, 2 razy 2015 do 2014, zamknąć nawias, plus dalej logarytm z... I co mamy w podstawie? 1 druga era, to od razu pomnożymy, 1 druga razy taka liczba, dwójka nam się skróci z tą 1 drugą i zostanie sama ta potęga 2015 do 2014. No i z czego to ma być policzony logarytm? Z sinusa pi szóstych. Sinus pi szóstych to jest po prostu 1 druga, czyli tutaj mamy 1 drugą do potęgi 2014, no i wszystko dzielimy przez 2014. Czyli mamy tangens x to się równa. Jak moglibyśmy uprościć licznik tego naszego ułamka? Dobrze by było, gdyby dało się dodać te dwa logarytmy do siebie. Widzimy, że tutaj jest podstawa 2015, a tu jest podstawa 2015 do 2014. Gdyby się udało tutaj zrobić podstawę 2015, to mielibyśmy takie same podstawy i wówczas dałoby się dodać te dwa logarytmy i sytuacja w liczniku by się nam mocno uprościła. No a podstawę 2015 w tym miejscu jest zrobić dosyć łatwo. Po prostu te potęgi 2014 z podstawy i potęga z liczby logarytmowanej mogą się skrócić, jak są takie same. Wynika to z tego, że tą liczbę, którą mamy tutaj w potędze liczby logarytmowanej, znanym wzorem możemy zrzucić przed logarytm i napisać 2014 logarytmów takich już bez tej potęgi. I tak samo można zrobić z potęgą podstawy logarytmu, ją także można zrzucić przed logarytm, tylko wówczas pisze się jej odwrotność. Zatem, gdybyśmy się pozbyli tej potęgi stąd, może ja to wszystko napiszę, żeby było wyraźnie i czytelnie widoczne, ten logarytm przepiszę bez zmian. To jest logarytm przy podstawie 2015 z liczby 2 razy 2015 do 2014, plus, no i teraz zrzucamy te dwie potęgi. Najpierw możemy zrzucić tą potęgę przed logarytm, napisać 2014 razy, no i zanim napiszemy cały logarytm, to jeszcze tą potęgę podstawy również sobie wyrzucimy przed logarytm, tylko tutaj musimy wyrzucić odwrotność, czyli piszemy 1 przez 2014 razy, no i teraz już nasz logarytm bez potęg, czyli w podstawie samo 2015, a liczba logarytmowana to po prostu 1 druga. No i całość dzielimy, tak jak to było w linijce wyżej, przez 2014, no i otrzymujemy, że nasz tangens x jest równy. Te 2014 już sobie skracamy, no i dodajemy logarytmy o tej samej podstawie. W wyniku tego otrzymujemy logarytm o podstawie 2015 z liczby logarytmowanej, która jest iloczynem tych liczb logarytmowanych. 2 razy ta potęga razy 1 druga to po prostu zostaje sama ta potęga, czyli 2015 do 2014 podzielić na 2014.
czyli otrzymujemy, że tangens x jest równy. No i ten logarytm jest policzyć bardzo łatwo. 2015 do jakiej potęgi da 2015 do 2014? No oczywiście do potęgi 2014. To jest równe po prostu 2014. Inaczej mówiąc, tą potęgę, która tu stoi w wykładniku liczby logarytmowanej, moglibyśmy zrzucić przed logarytm, no a logarytm z takiej samej podstawy jak liczba logarytmowana jest równy 1. Czyli mielibyśmy 2014 razy 1, czyli po prostu 2014 jest na górze, na dole także jest 2014, czyli ostatecznie otrzymujemy, że tangens x wychodzi równy 1. No a tangens x jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, gdy x jest równy pi czwartych, czyli 45 stopni, oczywiście z okresem plus kpi. Możemy zwiększyć tą liczbę bądź zmniejszyć o całkowitą wielokrotność liczby pi i także otrzymamy wówczas x, dla którego tangens jest równy 1. Nie mamy podane w treści zadania żadnego założenia, żadnego przedziału, do którego ma należeć x, czyli musimy podać rozwiązanie ogólne, zatem x równa się pi czwartych plus okres tangensa, czyli kpi. No i oczywiście k należy do liczb całkowitych.